Odcinek numer 180 to powrót innej kultury w pełnym składzie. Dziś porozmawialiśmy sobie o Wednesday, czyli nowym serialu od Netflixa oraz o filmach Jednym głosem i Wieloryb. Zapraszamy. Witajcie serdecznie. W podcaście Inna Kultura od kilku lat dzielimy się naszymi opiniami o filmach i serialach, zarówno tych dostępnych w repertuarze najpopularniejszych kin czy platform streamingowych, jak i pozycjach, które zobaczyliśmy na światowych festiwalach filmowych. Jeżeli jesteś jedną z osób nas słuchających, to bardzo Ci dziękuję, ponieważ bez Ciebie nie byłoby innej kultury. Choć nagrywamy podcast przede wszystkim po to, aby wyrazić naszą pasję, naszą miłość do kultury, chcielibyśmy dotrzeć do jak największej liczby słuchaczy. To właśnie Ty możesz nam w tym pomóc. W Apple Podcasts i Spotify możesz zostawić ocenę lub recenzję podcastu. To tylko kilka kliknięć, a mogą one sprawić, że dotrzemy do nowych słuchaczy, którym będziemy mogli polecić ciekawe pozycje ze świata kultury. Bonusem będzie uśmiech na naszych twarzach i wdzięczność. A teraz zapraszam do posłuchania najnowszego odcinka. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie w 180. odcinku podcastu Inna Kultura. Podcastu, który dawno nie był przez Was słyszany, a co najlepsze w składzie, który nie był przez Was słyszany od bardzo, bardzo, bardzo dawna, ponieważ z tej strony mam zarówno Julię, cześć Julio. Cześć, cześć, witaj Janie i witam wszystkich słuchaczy. No i jest Michał, cześć Michał. No cześć, dzień dobry. No tak dawno, że zapomniałem, że się mówi witaj Janie. Znaczy generalnie tak dawno, że jak sprawdziłem tak na szybko, jeśli się nie mylę, to ostatni raz nagrywaliśmy wspólnie odcinek o Torze. Jeszcze Nope było po drodze. Jak coś. Ale to my we dwóch. Julii nie było na Nope. Tak, ja bo mówię, ja chyba tego nie widziałam wtedy. To pół roku. Tak, no, tak. No, widzicie. Więc tutaj taka informacja dla słuchaczy, no, że po prostu w drugim półroczu tego roku chyba po prostu dopadło nas tak zwane życie. I trochę nie mieliśmy przestrzeni na nagrania, ale wydaje mi się, że od nowego roku to się może jakoś tam zmienić, będziemy się przynajmniej starać. Na pewno jeszcze w tym roku chcemy nagrać jeden odcinek dla Was, który będzie naszym takim podsumowaniem tego, co widzieliśmy ciekawego w mijającym już 2022. Takie nasze coroczne top. Mam nadzieję, że będzie ciekawie i będzie tam parę fajnych polecajek, których być może jeszcze nie widzieliście. A dzisiaj byśmy poopowiadali sobie o serialu Wednesday, który pojawił się jakiś czas temu na Netflixie i chyba nawet sporo dobrych słów zbiera ogólnie wśród widzów, więc myślę, że warto o nim porozmawiać. Później opowiemy o dwóch filmach, z których jeden już jest w polskich kinach, czyli Jednym głosem, jeśli dobrze pamiętam, jest polski tytuł. Już z nich wychodzi właściwie. Ja go widziałem na American Film Festival i bardzo mi się podobał, a później przejdziemy do Wieloryba, który w polskich kinach dopiero po nowym roku, ale całą trójką mieliśmy już okazję go zobaczyć. Więc może zacznijmy od serialu Netflixa, bo to takie chyba najlżejsze i najprzyjemniejsze, że się tak wyrażę, z całej tej trójki. To kto chciałby zacząć? A właściwie ja mogę zacząć, jeśli o to chodzi. Mamy serial Wednesday, czyli 8-odcinkowy projekt o Wednesday Addams ze słynnej rodzinki Addamsów z Jenną Ortegą w roli głównej. I mamy cały punkt wyjścia jest bardzo prosty, czyli Wednesday Addams chodzi tam sobie do normalnego liceum. W ogóle liceum jest imienia Nancy Reagan, to zapamiętałam taki szczegół. I w tym liceum nie do końca coś się potrafi odnaleźć, jak w ogóle na świecie. Ale niestety tam doprowadza do próby zabójstwa właściwie jednego z chłopców, przez co rodzice decydują się na umieszczenie jej w szkole dla specjalnych dzieci.
posiadających jakieś specjalne zdolności albo specjalny sposób myślenia. W niektórych przypadkach nie do końca jak to opisać. Dla dzieci wyjątkowych. Wyjątkowych oczywiście w rozumieniu rodziny Adamsów, w sensie tego świata. Tak, dokładnie. To jest taki ten wyjątkowy sposób rozumienia wyjątkowości, bym powiedziała. I tam odkrywa pewną tajemnicę z przeszłości również. Jak zwykle zawiązuje nowe przyjaźnie, tak żeby nie za bardzo tutaj zaspoilować cokolwiek. To jest to serial, który ma taką standardową formułę, bym powiedziała, serialu dla młodzieży, właściwie takiej troszkę teen dramy, takiej, ale w czarnej komedii, w formie faktycznie bardzo odwołującej się do stylu gdzieś tej oryginalnej rodziny Adamsów. Na dodatek producentem wykonawczym i reżyserem połowy odcinków jest Tim Burton, którego nazwiskiem jest ten serial gdzieś bardzo firmowany, nawet na plakacie jest wpisane dzieło wyobraźni Tima Burtona, więc tak gdzieś tutaj się jest takie odwołanie i to moim zdaniem widać. Kompozytorem melodii tej przewodniej jest Danny Elfman, więc mamy tutaj taki trochę, powiedziałabym, że dla Tima Burtona to jest taki dość znaczny powrót do formy, nawet biorąc pod uwagę reżyserię tylko połowy odcinków. Ja jestem wielką fanką również Jenny Ortegi w roli głównej. A jak wam się podobał serial? To jeśli mogę ja, to ja przejmę. Ja podchodziłem do niego tak trochę z dystansem, w sensie nie byłem jakoś na niego specjalnie, że się tak wyrażę, napalony. Najbardziej zachęcała mnie Jenna Ortega na pewno do niego, ponieważ to jest ta młoda aktorka w ostatnich 2-3 latach to bardzo wybiła i zwłaszcza bardzo dobrze się sprawdza we wszystkich filmach z szeroko pojętego gatunku grozy i czy tutaj tak na przykład właśnie też czarnej komedii, ale oczywiście nie tylko. No i oczywiście Tim Burton, chociaż no, w ostatnich latach to ja z Timem Burtonem miałem taki trochę bardziej stosunek, że jakoś tak jak obejrzałem, ale niekoniecznie musiałem oglądać jego produkcję. Ale że jako, że jestem też fanem tej rodziny Adamsów przede wszystkim z lat 90., to byłem zainteresowany i muszę powiedzieć, że bardzo ten serial mi się spodobał. Naprawdę miał oczywiście takie elementy, które nie do końca do mnie trafiały, te wszystkie właśnie takie team dramy, to już ja nie jestem trochę targetem już takich produkcji, ale mimo wszystko Jenna Ortega tutaj zrobiła świetną kreację, ogólnie podobał mi się cały ten rys fabularny, jeśli chodzi o tą tajemnicę, którą ona miała odkryć, to są takie elementy też detektywistyczne. Mhm. Same wizualia, naprawdę bardzo z taką, wiecie, zabawą to oglądałem po prostu i byłem w to wciągnięty, mimo że te odcinki też nie są krótkie, bo one wszystkie trwają po około godzinę. To one dobre tempo miały i dobrze mi się je bardzo oglądało. Oprawa wizualna, muzyczna, tutaj wszystko moim zdaniem gra, więc jest to naprawdę faktycznie jeden z takich ciekawszych seriali w ostatnim czasie Netflixa i to chyba widać też właśnie w tych statystykach, bo gdzieś czytałem, że naprawdę bardzo wysoką oglądalność ten serial miał. I jestem ciekaw, bo nie sprawdzałem tego szczerze mówiąc, czy powstanie drugi sezon. Kończy się tak, że faktycznie może powstać i myślę, że byłoby to naprawdę bardzo ciekawe. Zgadzam się. No na razie jeszcze oficjalnie nie ogłosili, ale patrząc jakby na newsy, które co chwila wrzucają, że kolejne rekordy bije, no to jest szansa, że będzie. I wstępnie coś widziałem, że ma być jeszcze większy nacisk na samą rodzinę, a nie już na szkołę jakby, bo też widziałem takie komentarze, że dużo ludzi mówiło, że jakby no fajnie, ale jakby siłą jakby tej postaci, siłą rodziny Adamsów jest właśnie to, że jest rodziną i że trochę jakby wyrzucanie Wednesday poza ten naturalny jej
naturalnie jakby miejsce bytności właśnie w rodzinie i tych interakcji z resztą klanu jest jakby troszkę błędem. Moim zdaniem to jest ładnie wyważone, bo tutaj ta rodzina i się pojawia dość znacząco i jakby pokazuje też jakby tą drogę, którą bohaterka musi przejść, jakby jak bardzo się nie odnajduje, tak? I dlaczego właśnie w przyszłości ta rodzina będzie jakby jej głównym elementem bytowania i takim miejscem, w którym się najlepiej sprawdza i dzieje. Więc no tak, ja się zgodzę w zasadzie z tym, co powiedzieliście, bo mi się też ten serial podobał. Trochę mnie zaskoczyło właśnie ten nacisk teen dramy, tak bardzo taki mocny i jakby sprowadzenie wszystkiego takiego samego pierwiastka, który Netflix robi w zasadzie no w większości swoich seriali, mam wrażenie, albo przynajmniej tych, których ja jakoś docieram, które jakoś tak w mojej no, w moim z tyłu głowy gdzieś wiszą, że jakby bardzo dużo seriali oni robią właśnie w stylu teen dramy. Tutaj czasami jakby jest to takim lekkim paradoksem, bo niektóre rzeczy są takie, mam wrażenie, poprowadzone, bo w tym gatunku to się musi wydarzyć, nie do końca to jakoś pasuje do tej postaci aż tak mocno, ale koniec końców jakoś to się nawet całkiem spina. Bardzo mi się też podoba to, że właśnie te wątki detektywistyczne są tu poprowadzone w całkiem spoko sposób i też całkiem sprytnie jakby wodzą widza za nos i kombinują i jakby nie do końca da się... Znaczy niektóre rzeczy da się przewidzieć, niektóre są tak, że tak poprowadzone, że jakby fajnie jakby ogrywają to, jakie są nasze oczekiwania, więc to jest spoko. Mm-hmm. Humor jest też rzeczywiście niezły i jakby są te wszystkie wstawki, za które robimy tej takiej makabry i takiej przesady, która jakby jest znana właśnie w całej serii. Tydzień ale to, minie, się... środa minie, tydzień zginie. To jest mój ulubiony tekst chyba z tego. Tak, no i to się w zasadzie sprawdza, jakby biorąc pod uwagę fabułę i jakby fakt jakby ilości trupów, które się pojawiają. To ten vibe Tima Burtona też czuć, zwłaszcza w pierwszych odcinkach, no to chyba już dlatego, że je reżyserował, tak? Ale jakby czuć jakby ten w tym świecie, który jest zbudowany, jakby czuć ten klimat, który jakby od Burtona lubimy i znamy i jakby taki gotyk, który tam się pojawia w samej scenografii, jakby w samym stylu prowadzenia akcji. Jedyna rzecz, której ja się trochę przyczepiałem jakby na początku i która mnie trochę drażniła, no to sound design potwora, który jest, trochę mnie męczyło, że jest CGI, w sensie, że jest tak bardzo widocznie, że to jest CGI. W sensie rozumiem, że są tańsze koszty niż zrobić to na efektach praktycznych, ale jakby to mi się trochę gryzło, w sensie cały serial jest jakby dość dobrze prowadzony w takim sensie, że widać, że są jakby naprawdę zbudowane lokalizacje, jakby rzeczywiście jesteśmy w takich prawdziwych przestrzeniach, nawet jeśli jesteśmy w szkole, która była budowana przecież fragmentarycznie, specjalnie jakby na potrzeby serialu. Jakby drażni mnie właśnie to, że jest to CGI takie bijące po oczach. Sam design postaci był w miarę okej, okay, taki karykaturalny i w sumie też przeczytałem potem, że sam Tim Burton go rysował, więc jakby spoko. Ale jakby no mogliby jakby bardziej go trochę jakby urzeczywistnić, że tak powiem. Znaczy, w sensie był zbyt taki trochę obój, zbyt taki właśnie komputerowy na to, co się działo wreszcie. W sensie tak mi się to gryzło. No ale okej, okay, w sensie no jakby poszli w tą drogą, no niech będzie. Ale mam nadzieję, że budżet dostaną większy, jak dostaną drugi sezon, bo wszystko na to wskazuje i jakby rzeczywiście bardziej to trochę dopną, żeby to było bardziej jeszcze ładniejsze, że tak powiem. W sensie jeszcze takie bardziej spójne. Mm-hmm. Co do potwora, ja się w zupełności zgadzam. W pełni zgadzam. Generalnie też uważałem, że trochę za bardzo to poszło w CGI, ale co do designu, to czuć było, że to jest Burtonowski potwór, bo miał takie elementy, które można było już zobaczyć w jego jakichś tam poprzednich produkcjach, typu takie właśnie wielkie oczy i tak dalej, więc się w pełni z tym zgadzam. To jeszcze jedna rzecz a propos tego designu, powiem, że podobała mi się jedna rzecz właśnie w tym gubieniu tropów, jakby kto może być potworem, to w drugiej połowie odcinków było tak, że miałem wrażenie, że już jakby połowa bohaterów po prostu miała takie wielkie oczy, jakby już połowa bohaterów mogła być tym potworem tak naprawdę, w sensie już tak bardzo celowo podbijali w make-upy jakby te podgrążone oczy, w sensie, że naprawdę już co drugi bohater w zasadzie wyglądał jak ten potwór właśnie w wersji gotowej, tak, więc to było fajne jakby do tego grania właśnie z oczekiwaniami, więc to akurat mi się podobało, jeśli chodzi o make-up, ale tak, no więc i tak jeszcze dodam właśnie po tej Jenny Ortegi, także Jenna Ortega super, bardzo mi się podoba jakby jej styl gry i właśnie ten deadpan, który właśnie bardzo fajnie wybrzmiał, ten fakt, który też już połowa internetu zwróciła uwagę, że w ogóle nie mruga oczami, że w całym serialu jest 9 razy mrugnięcia okiem i jest też bardzo fajne, bo jest jedna scena, w której w zasadzie to mrugnięcie okiem następuje chyba ze 4 razy, bo po prostu bohaterka jest przerażona i jakby boi się, co się wydarzy z jej przyjacielem.
I to jest fajne, w sensie pokazanie właśnie jakby takiego, tych emocji, które się tak ulewają, że aż po prostu zmieniają jej zachowanie w taki drastyczny sposób, więc to mi się bardzo podobało. No i tak, no i jeszcze przy Jennie Ortezie, jak już rozmawiamy, to widzę też, że jest duży jakby popyt teraz na produkcję z nią, więc to jest dobry moment, żeby przypomnieć, że jest film The Fallout, Następstwa, w którym gra z Maddie Ziegler i to jest rzeczywiście wybitne dzieło i warto oglądać. Zrobiliśmy cały odcinek o The Fallout, bardzo polecamy, to jest dostępne na HBO Max i to jest jakby pokazuje, że Jenna Ortega się w różnych gatunkach odnajduje i naprawdę jest to takie aktorskie zwierzę i bardzo fajna aktorka. Jakby czuję, że będzie też dużo, ma duży potencjał na przyszłość. O. Tak, to ja się zgadzam i tak na koniec tylko powiem, bo tak napomknęłam tylko gdzieś tam tych swoich odczuciach co do serialu, że ja ten serial mnie bardzo pozytywnie zaskoczył też pod tym względem, że w ostatnich miesiącach gdzieś jak siadam do czegoś Netflixa, to siadam z taką myślą, że będę oglądać jakieś może guilty pleasure, a może wcale nie pleasure. A faktycznie do Wednesday usiadłam z raczej sceptycznie też ze względu na to hasło o tym, że to dzieło wyobraźni Tima Burtona, co jakby w ostatnich latach się wielokrotnie gdzieś, myślę, nawet nie latach, dekadach, gdzieś wielokrotnie się to hasło słyszało i tutaj uważam, że to jest jednak symulacja Tima Burtona na jego własny temat w wielu przypadkach, albo twórców faktycznie serialu, w sensie reszty twórców, ale mimo wszystko z tego wychodzili obronną ręką i to jest serial, który jest bardzo przyjemny. Jest ta teen drama, ale też wychodzi z tego obronną ręką, tak jak Michał powiedział i też od siebie bardzo, bardzo polecam. Właśnie muszę zobaczyć Fallout, po tym jakoś czuję się zachęcona też w kontekście zdolności aktorskich Ortegi. Ja jeszcze tylko na sam koniec dodam, że również są tu ciekawe drugie plany. Nawet nie mówię tylko o tych uczniach innych, ale pojawia się tutaj Gwendolyn Christie, którą pewnie większość widzów zna z Gry o Tron. Ona gra tutaj panią dyrektor tej szkoły i dla mnie to było takie trochę, bo ja niedawno jeszcze powtarzałem całą Grę o Tron, jeszcze przed premierą Rodu Smoka i ona w tamtym filmie, wiecie, jest taka, że się wyrażę, w tym samym serialu jest taka sauté, ma zawsze taką poważną minę, w zasadzie się nie uśmiecha, tutaj jest, ma make-up, ma takie czerwone usta i często się tak uśmiecha i to było dla mnie takie trochę creepy momentami aż. No i pojawia się w tym serialu jeszcze Christina Ricci, która grała przecież Wednesday w tej wersji Rodziny Adamsów z lat 90. I myślę, że to też jest takie fajne takie mrugnięcie okiem do fanów właśnie tamtych filmów i ma całkiem niezłą rolę ma tutaj. Dokładnie. Tak. Więc chyba jednogłośnie polecamy, jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to warto zajrzeć. Jeszcze taki mały szczegół, który i tak pewnie wszyscy słyszeli, bo pół internetu o tym trąbiło i widziało. W jednym z odcinków jest scena bardzo fajnego tańca w wykonaniu Jenny Ortegi na imprezie szkolnej i bardzo, bardzo ciekawym faktem jest, że ona sama ułożyła choreografię do tego, więc to też pokazuje, że dziewczyna jest bardzo zdolna, bo ta choreografia się doskonale w klimat tego serialu wpisała, no i tej postaci. Tak, no i to jest oczywiście jedna z fajniejszych scen jakby w całości, taka, która jest oczywiście jakby się wyróżnia na tle tego, co oglądamy. Także tym bardziej warto. Znaczy, w ogóle powiem wam tylko jedną śmieszną rzecz, że ja przez to, jak to usłyszałam, to o tej choreografii i tak dalej, to od razu rzuciłam, że przecież ma to po swoim starym, bo od razu założyłam, że Kenny Ortega jest jej starym. Czyli dla tych słuchaczy, którzy nie wiedzą, choreograf Dirty Dancing, w sumie nie tylko Dirty Dancing, bo jeden z takich high ikonicznych. Tak, i reżyser High School Musical. Ale nie są spokrewnieni, tylko tak. Co chwila w wywiadach będzie o to pytanie. Co chwila ktoś ich o to pyta, tak. Ale ja mimo wszystko się na to nie natknęłam, więc taki na zamknięcie żarcik, bo ja z wielką pewnością to przez długi czas mówiłam. Może w sumie tyle razy ją pytali, że postanowiła napisać do niego, siema, może jakieś tipy, nie? Dokładnie. Moving on.
No dobrze, myślę, że możemy przejść do filmu jednym głosem i jeśli mogę ja zabrać głos, to uczynię. Jest to film, który jest takim dramatem śledczym, śledztwa dziennikarskiego, które, o którym pewnie większość z was słyszała, bo to jest śledztwo dwóch dziennikarek z New York Timesa, które doprowadziło do ujawnienia czynów Harveya Weinsteina i potem do całego ruchu Me Too. Można powiedzieć o tym filmie, że to jest taki trochę trochę spotlight, bo to jest taki klimat tego filmu, spotlight właśnie tematyki molestowania seksualnego, mobbingu w pracy i wszystkich takich bardzo złych tematów. Ja bym ten film trochę porównał do Wszystkich ludzi prezydenta, ponieważ w spotlightie tam mieliśmy całą taką ekipę tych wszystkich dziennikarzy. Tutaj mamy przede wszystkim dwie dziennikarki, które właśnie śledzą tą całą aferę i docierają do wszystkich, może znaczy nie do wszystkich, do kilku kobiet, które były ofiarami tych wszystkich działań słynnego producenta filmowego. I w tym filmie zobaczymy przede wszystkim w dwóch głównych rolach Carey Mulligan i Zoe Kazan, które prywatnie też są chyba przyjaciółkami, jeśli dobrze pamiętam. I tutaj właśnie w tej historii bardzo widać, jak się zaciśnia więź między nimi, ale także więź między nimi i tymi wszystkimi kobietami, z którymi one rozmawiają. I bardzo mi się w tym filmie podobało przede wszystkim to, jak jest pokazana właśnie ta więź między innymi kobietami i to, że te kobiety nie są tylko... nie są po prostu pokazane, że są ofiarami, tylko jak to wpływało na ich życie, jak to wpływało na ich relacje, a także w przypadku samych reporterek, jak ta historia na nich wpływała i na ich codzienne życie. Ja o tym filmie w sumie nie słyszałem za bardzo przed jego obejrzeniem. Obejrzałem go na American Film Festival i muszę powiedzieć, że po seansie wyszedłem naprawdę bardzo, bardzo zadowolony i od razu pomyślałem, że chciałbym, żeby ten film zobaczyła moja żona, bo ona bardzo lubi właśnie tego typu filmy. Na przykład Spotlight widziała wiele razy, bo jej się bardzo podoba. Inne tego typu produkcje również widziała kilka razy. Trochę Julia mnie zasmuciła, że już ten film schodzi z kin, bo ona miała się wybrać, ale się nie wybrała. Ale mam nadzieję, że będzie za czas jakiś do obejrzenia na jakimś VOD i wtedy będzie mogła sobie to nadrobić. Ja też z miłą chęcią powtórnie ten film zobaczę. Nie wiem, Michał, czy dobrze pamiętam, ale miałem wrażenie, że ty jakoś nie byłeś nim specjalnie zachwycony. A nie. Ja myślę, ja jestem jakby na tak przy tym filmie. Mm-hmm. Aczkolwiek to, co mi się w nim podoba najbardziej, to jest jakby to, że to jest film, który niesie historia. W sensie tam nie ma żadnych jakichś takich aktorskich wolt i jakby to nie jest film, który jest jakby skupiony na po prostu na tym, żeby kreacje były rzeczywiście świetne. Znaczy są dobre po prostu. Jakby tam jest tak, że mam wrażenie, że to jest jakby ciekawa rzecz. Dla mnie to było przynajmniej w tym wypadku plusem przy takim temacie podejmowanym, że jakby dostajemy historię, w której jakby sama akcja i samo prowadzenie tego śledztwa jest jakby głównym wabikiem i jakby to jest element, który po prostu najbardziej przyciąga. To, że jakby mimo że znamy z nagłówków gazet mniej więcej tą historię, z samego artykułu też, to jakby jest tak, że jakby to odkrywanie tych kart, jakby jak do tego doszło, jest ciekawe i jakby też pokazanie tego ogromu pracy, w której chociażby takiego ogromu pracy, że trzeba było wszystkich w zasadzie przekonywać, takiego strachu przed tym, że co się wydarzy dalej, kiedy ja opowiem swoją historię. I też jakby w sensie no, podoba mi się właśnie to, że jakby tutaj no właśnie nie forma przyciąga, nie aktorstwo przyciąga, tylko właśnie sama ta historia jest jakby sam scenariusz jakby jest pomyślany tak, żeby jakby same wydarzenia po prostu nas ciągnęły i jakby przyciągały do tego ekranu. I to, co jeszcze mi się podoba w tym filmie, też jakby jedna rzecz, która jakby rzeczywiście zrobiła na mnie wrażenie i byłem zaskoczony, jakby, że tak zostało to poprowadzone, czyli fakt, że same aktorki jakby grają same siebie, tak? Jest parę osób, które się pojawia tutaj w tej historii, z którymi prowadzona jest rzeczywiście rozmowa, chociażby Ashley Judd, która jakby rzeczywiście gra bezpośrednio siebie i mówi jakby o własnych doświadczeniach. I jakby podoba mi się jakby to, że ten film jakby w ten sposób robi też jakby taką trochę dokumentalistyczną, ma taki trochę dokumentalistyczny element, w którym jakby właśnie pokazujemy
też jakby tą siłę tych kobiet i siłę ich głosu, właśnie to jednym głosem, to jakby to, że one jakby tyle razy jakby opowiadały tą historię, że one jakby po prostu, no, zależy im, żeby prawda wyszła na jaw i właśnie, że dzięki tak naprawdę ich czynom jakby ta cała lawina zmian jakby doszła do skutku. I też bardzo mi się podoba właśnie element, że jakby skupienie właśnie na samym śledztwie i tak naprawdę, ponieważ wiemy jakby, że ruch MeToo jakby zaczął się w zasadzie trochę równolegle, a trochę jakby przez samo to śledztwo i przez tą publikację, tak jakby podoba mi się, żeby się kończył w takim momencie jakby, że w ogóle sformułowanie MeToo nie pada w tym filmie i jakby to jest trochę temat obok, tak? I jakby to jest też ciekawe, że mamy ten wycinek rzeczywistości, który jakby doprowadził do tej większej zmiany, ale jakby też jakby spokojnie można stworzyć ten film, który jakby się dzieje równolegle o tym, co się działo jakby w tym samym czasie, jakby w trakcie tego, że coraz więcej osób się zaczęło wymówić prawdę, tak? Ale jakby no w sensie jestem na tak, w sensie nie jestem jakoś zachwycony pod względem właśnie pod względem formy, ale też jakby właśnie szanuję za to, że jakby uważam, że jakby nie trzeba było to po prostu większych kreacji, większego nacisku dramaturgicznego, tylko właśnie sama ta opowieść jest na tyle dramatyczna, że jakby no ona niesie całość. Więc jakby ja jestem na tak, podobało mi się jakby i szanuję za to, co się zadziało wokół tej produkcji. Jeszcze tylko dodam, że reżyserką filmu jest Maria Schrader, która wyreżyserowała między innymi taki miniserial, który był na Netflixie chyba jakiś czas temu, Unorthodox, który ja też polecam i widać, że reżyserka... Rozmawialiśmy chyba nawet tu o nim. Chyba tak, możliwe. Jeżeli znajdę to w razie czego jeszcze tam dołączę link do opisu. I to widać, że reżyserka po prostu po raz kolejny w bardzo ciekawy sposób pokazuje po prostu historię o kobietach i tym, co je dotyka w tym niestety... w tym świecie, który nadal jest niestety zawładnięty przez mężczyzn. Ja bym chciała za to zwrócić uwagę jeszcze na pracę dwóch innych osób, zanim przejdę do tej swojej opinii, czyli Nataszy Breyer, operatorki filmu, znanej z między innymi z Neon Demon i z... jak się ten film nazywał? Słodziak. Autobiograficzny film Shia LaBeouf, na bazie historii Shia LaBeoufa, tak. Chyba moim zdaniem osoby, która ciągnie całą produkcję i od niej właściwie zależy bardzo duża część jakby tego, jak ten film się odczuwa, czyli Nicolas Britell, który moim zdaniem tradycyjnie stworzył absolutnie znakomity soundtrack, który się w ogóle wybija ponad ten film. Bo ja tego filmu za bardzo nie lubię. Znaczy moim zdaniem to jest trochę żyjemy w takiej epoce filmu dydaktycznego i ten dydaktyzm jest oczywiście potrzebny, ale ja trochę czuję, jakby ja tego nie lubię w kinie do końca. I uważam, że jakby nigdy nie idę na barykady z tym, że to nie powinno istnieć, bo to jest ważna historia i okej, fajnie jakby ten, ale to moim zdaniem nie jest dzieło filmowe, tylko to jest dzieło edukacyjne. I ja tak w gruncie rzeczy odczuwam też dużą telewizyjność tego z jakiegoś powodu. Mam jakieś takie dziwne wrażenie, chociaż ten film jest ogólnie ładnie nagrany, co mnie tak... Ale równocześnie ma jakiś taki klimat takiej kameralności, ale nie w taki sposób, jak to robiło Spotlight. Nie potrafię do końca nawet wyjaśnić tych odczuć swoich, ale jakoś takie sprawiał mi wrażenie reportażu telewizyjnego. Mhm. I akurat te historie Weinsteina i całej sprawy bardziej znałam nie od strony reporterek New York Timesa, tylko od strony Ronana Farrowa, który relacjonował to dla New Yorkera i później napisał książkę Złapi, ukręć, łeb i również z dziennikarkami właśnie z New York Timesa dzielił później nagrodę Pulitzera. Więc jakoś tak wiedziałam, co się tam będzie działo. Znałam cały przebieg i ten walor edukacyjny już tak trochę odpadał, a waloru filmowego tu
do końca jakoś nie było. Nie przepadam za tymi występami gościnnymi w swoich własnych rolach. Szczególnie ten moment, w którym Ashley Judd rozmawia na początku przez kamerkę, a później to pokazuje na jej pokój. Ja miałam wrażenie trochę czasami parodystyczne. To jest... Coś tam, samego tego zabiegu, że jest tak. Właśnie kamerka, a potem pokój. Tak, tak. Tak, i nie wiem dlaczego, ale samo tak jak opisujecie tutaj swoje odczucia w kontekście wejścia w klimat tego filmu i porównanie do Spotlight czy Wszystkich Ludzi, to ja jakoś, jak lubię tamte filmy, to tutaj mi się trudno było przebić przez pewną barierę. Nie wiem na którym poziomie gdzieś ona została stworzona. Myślę, że gdzieś na poziomie między scenariuszem a reżyserią być może. I niestety jakoś tak, jakoś nie do końca mnie sam sposób opowiadania tej historii chwycił. Chociaż Carey Mulligan i Zoe Kazan są super, kwestie strony audiowizualnej, szczególnie audio. Ja jestem ogromną fanką naprawdę ścieżki Britella. Czy ona jest, to nie jest być może nic jakoś takiego wychodzącego, mega subwersywnego i tak dalej, ale to jest jak zwykle taka jego, myślę, świetna robota. Teraz sobie uświadomiłam, że to jest ta sama ekipa, co pracowała za stroną audiowizualną Neon Demon. Bo, nie, to... czekajcie, teraz myślę... Nie, przecież to nie Britell pisał dla ten... Ale mógłby. Nie wiem, dlaczego mi się tak skojarzyło. Także cofając to... mam wrażenie, że to też nie jest film dla mnie, więc być może po prostu... jeśli ktoś chce poznać tę sprawę bliżej, bo wiem, że sprawa Weinsteina jest czymś, co każdy słyszał, samo mitu, nazwisko Weinsteina, to padało wiele razy, ale znam wiele osób, które na przykład wspominają, że no, trudno, wiedzą, że trudno im będzie przebrnąć przez książkę, która jednak zajmuje też więcej czasu i zajęcia się sprawą, która też nie należy do najprzyjemniejszych doświadczeń dla psychiki, szczególnie jeśli chodzi o kobiety. To po prostu być może film jest takim rozwiązaniem, mówię, takiego reportażu po prostu, który można obejrzeć. On przechodzi przez te etapy tej sprawy i być może od tej strony to jest jakaś droga, ale no jak mówię, dla mnie to nie jest film, to jest reportaż telewizyjny mający na celu edukowanie swoich widzów. To w sumie jest ciekawe, bo jakby słuchając tego, co ty mówisz, to ja się zgadzam w zasadzie z tym właśnie, właśnie dlaczego ja też miałem takie poczucie, że jakby to, że tam nie aktorstwo, właśnie nie forma jest ważna, jakby to też trochę jakby oddziaływało, dlaczego można jakby czytać to i nazywać to właśnie takim reportażem. Bo rzeczywiście jakby też mam takie poczucie, że jakby coś jest na rzeczy, tak? W sensie, że ja też właśnie miałem takiego wrażenia, że no właśnie, że jakby co innego właśnie ten, może tak ty powiedzieć, nazwałeś właśnie walor edukacyjny jest najważniejszy, więc jakby to trochę by się spinało jakby z tymi moimi przemyśleniami, ale jakby no to ja jakby mimo wszystko i tak to kupuję, jakby ja właśnie w to wszedłem, ale właśnie może też dlatego, że aż tak szczegółowo jakby etapów i jakby kolejności zdarzeń nie znałem dokładnie, więc jakby może dlatego też jakby to bardziej mnie przyciągnęło, ale tak, ja też byłem zaskoczony jedną rzeczą, że akurat może nie zaskoczony, to się jakby mimo wszystko jakby ja miałem to szczęście, że i tak mnie jakoś tak był w stanie poruszyć emocjonalnie mimo wszystko jakby tego, co się właśnie samo jakby sama historia jakby i jakby ten, to jak oni trochę oddają jednak głos samym tym bohaterkom, jakby ta historia ich jakby przejmuje pałeczkę, ale tak, jakby jest trochę taki element takich gadających głów w różny sposób ogrywanych, ale jakby to mi jakby się nie przeszkadzało, w sensie... Właśnie tak, chyba zdiagnozowałam trochę ten problem, że tu jest dużo takiej toporności gdzieś w tym przekazie i to nawet nie chodzi o to, że ona jest jakaś niepotrzebna czy coś, bo też takie kombinowanie na bazie, jakieś artystyczne kombinowanie na bazie historii początków mitu, nie wiem, czy to w jakimkolwiek świecie miałoby prawo się udać i dałoby komukolwiek cokolwiek.
Ale to absolutnie po prostu nie jest moje kino. Hmm? Więc jak doceniam za pewne rzeczy, za pewien wkład i fakt, że mogę teraz nie polecać ludziom absolutnie genialnego reportażu Ronana Farrowa, ponieważ tak jak właśnie mówiliście o atmosferze i tak dalej, to jest przykład świetnie napisanej literatury faktu, która faktycznie nie wprowadza od razu wir wydarzeń, tylko zaczyna się niczym po prostu pełnokrwisty thriller, pokazując całą sprawę od, że tak powiem, strony trochę kuluarowej, a trochę takich niespodziewanych jakichś połączeń. A teraz można powiedzieć, że jak nie masz czasu, to obejrzyj film i będziesz wszystko, albo ochoty przyglądać się na tak długi czas tej sprawie, bo to wiadomo, inaczej to jest film. I okej, ja tylko w takim celu gdzieś widzę jakikolwiek sens tego i tak. Ale jako poza taki wabik do zgłębienia bardziej. Tak, ale poza tam Britelem to tak niekoniecznie uważam, że to jest coś, co warto doceniać. Jakoś tak w kontekście na przykład sezonu. Ja na przykład też jestem zdania, że w kontekście sezonu właśnie i nawet miałem takie poczucie, że właśnie jakby taka myśl mi przeszła, że jakby to jest w jakiś sposób, który jest za ważny temat, żeby właśnie go sprowadzać do tego, żeby dostawał nagrody, tak? Mm-hmm. I jakby dla mnie to jest jakby okej, że jakby powinien być właśnie poza trochę tym obiegiem, mimo że wczoraj dostał nominację do Globa za rolę aktorską, to ale jedno, tak właśnie ja jestem zdania, że jakby właśnie trochę powinien być dokładnie poza obiegiem, jakby powinien sobie być jako taki byt obok i jakby to byłoby spoko też. Mm-hmm. I moving on, myślę, bo mamy tutaj tight tak, schedule. Tak. Ja jeszcze tylko na sam koniec dosłownie, jeżeli ktoś chciałby, był zainteresowany jakimiś innymi filmami o bardzo podobnej tematyce, chociaż niekoniecznie w formie, to jeszcze polecę Asystentkę z Julią Garner, czyli z tą dziewczyną, która grała w Ozark. Też bardzo, bardzo dobry film. On chyba dostał jakąś nagrodę na Sundance tam 3 lata, 2 czy 3 lata temu. Z tego czasu doceniany. Tak, więc on jest chyba na HBO albo na którymś z serwisów jest na pewno, nie pamiętam dokładnie na którym, więc poszukajcie, ja gorąco polecam, a teraz przejdźmy sobie do wieloryba i tutaj chyba skreślając poprzednie wypowiedzi, zacznijmy od Michała. Tak, no więc ja kilka słów o wielorybie. Wieloryb to jest najnowszy film Darrena Aronofskiego na bazie scenariusza Samuela D. Huntera, który jest dramaturgiem i jakby najpierw napisał sztukę teatralną i ją wystawił na deskach teatrów. I to jest historia, która się rozgrywa w zasadzie cały film w jednym pomieszczeniu i opowiada o mężczyźnie, który jest tak bardzo otyły, że nie może wyjść ze swojego domu i nawet już nie chce. Prowadzi zajęcia ze studentami z pisania online i codziennie spotyka się ze swoją lekarką, ze swoją przyjaciółką, znaczy z pielęgniarką, tak, jakby, która pomaga mu w takich day-to-day activities i spotyka się też z dostawcą pizzy, który podstawia mu jedzenie każdego dnia pod drzwi, co też będzie miało znaczenie w pewnym momencie historii. No i nagle nieoczekiwanie, zupełnie zaskakująco, w jego życiu pojawia się córka, której nie widział od lat i która próbuje jakby wznowić z nim relacje. I to jest historia o tym, jakby jej, czy ich charakterologiczne różnice są w stanie jakby się dogadać, mimo tego, że mają do siebie dość wrogie nastawienie na początku i jakby różne wymagania od tego, czego by od tej relacji chcieli. No i to jest historia, która to jest film, w którym gra Brendan Fraser po wielu, wielu latach takiego niebytności na wielkim ekranie. On prowadzi teraz karierę bardziej w telewizji i w serwisach streamingowych, w Doom Patrol chociażby, gdzie ludzie bardzo są zachwyceni tym, co robi. No i to jest jakby taki powrót jakby jego na wielki ekran, jakby większość ludzi, którzy widziała ten film, jakby jest zadowolona z tego, co Fraser robi w tej produkcji, jakby jak oddziałuje na widza. To nawet ja mogę się podłączyć do tego, ja nienawidzę tego filmu, to już powiem na wstępie, nienawidzę pełnym po prostu
słowa, znaczeniu tego słowa, to Fraserowi muszę oddać absolutnie pełną sprawiedliwość, chociaż ja uważam, że on, znaczy ja wiem, on tego filmu potrzebował, bo tam trzeba zagrać w filmie, żeby coś znaczyć, jeszcze u tego nazwiska jak Aronofsky, chociaż wolałabym chyba go nie odczuwam takiej wielkiej potrzeby co do tego. On miał już świetne występy właśnie na przykład w Doom Patrolu, w którym też mamy wątek radzenia sobie z pewną traumą, z pewnymi ograniczeniami, jakie sprawia nam ciało i myślę, że tam gdzieś to jeszcze bardziej mi się podobało. Również na drugim planie, jeśli mam jeszcze dokończyć te takie pozytywy tego filmu, to Sadie Sink jest całkiem spoko, chociaż ja nie rozumiem kompletnie pomysłu na tę postać i moim zdaniem nie jest to jakby w żaden sposób jakieś takie... Nie czuję tego. Mi się wydaje, że ona miała postać taką trochę podniesioną do kwadratu postać ze Stranger Things, taka zbuntowana nastolatka. A, trochę tak. W sensie w tym filmie faktycznie wszystko jest podniesione takie do kwadratu. Aronofsky jakby, to jest już nazwisko, które podnosi wszystko do kwadratu. I zdjęcia Libatika są całkiem spoko, tak bym powiedziała. Ale również nie do końca mi się podoba to, w jaki sposób sobie Aronofsky rozplanował sam ten dom bohatera głównego. Że jest zbyt szeroko ustawiony, żeby było wygodnie kręcić, czy co? Znaczy uważam, że jakby ja ani tam nie czuję klaustrofobii, ani tam nie brud, czuję bardzo dużą syntetyczność całego brudu stworzonego wokół. Że bardzo po tym widać sztuczność tego. Chociaż same zdjęcia są całkiem w porządku i ja bardzo, bardzo lubię Hong Shao w roli pielęgniarki przyjaciółki. Uważam, że jest świetna i w ogóle to bym powiedziała, że jest jedna chyba z moich ulubionych faktycznie ról takich w tym filmie, której faktycznie wiem, że potrzebowałam ją zobaczyć w takiej roli. Szczególnie jak sobie przypominam tą rozmowę z tym chłopakiem z tego tam zboru, organizacji religijnej pod koniec, gdzie ona tak właściwie wykłada na ławę, co się wydarzyło. Co się wydarzyło. I uważam, że to jest faktycznie świetna rola. No, ja muszę powiedzieć, że ja czekałem na ten film i bardzo chciałem go zobaczyć na moim krótkim, podczas mojego krótkiego pobytu na American Film Festival i na szczęście mi się udało. No i cóż, no może nie będę zbyt oryginalny, ale mnie się ten film bardzo podobał. Naprawdę. Ja z Aronofskim w ostatnich latach to naprawdę nie było mi z nim po drodze i myślę, że tak jak bardzo wielu widzom. Chociaż jego oczywiście jakieś tam wczesne projekty bardzo doceniam i lubię. Później jakoś się to rozjechało. To tutaj mi wrócił trochę do mnie i mnie się ten film, emocjonalnie mnie ten film bardzo, bardzo poruszył, zwłaszcza już w tej drugiej połowie, w tym trzecim akcie w zasadzie, gdzie to się wszystko tam już jakby trochę wyjaśniało i czuliśmy ten zbliżający się koniec tej historii. Może stricte samo zakończenie, te takie no, ostatnia scenka, to powiedziałem, kurde, no mogłoby być bez tego, naprawdę. Gdyby tego nie było, to byłoby lepiej. Ale filmem, jak i rolą Frasera, którego pewnie jak większość osób z mojego pokolenia uwielbiałem w latach 90. we wszystkich produkcjach. Bardzo dobrze było mi go zobaczyć znowu na dużym ekranie, w sensie w takim dużym filmie, głośnym filmie. I w roli głównej. To było go dobrze zobaczyć, bo to był zawsze bardzo, znaczy bardzo dobry aktor, który fajnie się wpasował w jakiś tam gatunek i trend i dobrze się go oglądało. Potem zniknął, tak jak wspomnieliście, zaczął parę lat temu powracać przede wszystkim na mniejsze ekrany i dobrze
dobrze było właśnie zobaczyć go na dużym ekranie i tak, żeby to on skupiał naszą uwagę. Zgadzam się ze wszystkim, co powiedzieliście, jeśli chodzi o Hong Chau, która tutaj jest naprawdę w paru momentach, to ona kradnie dosłownie ten film. I to jest świetna rola, świetnie zagrana, też bardzo fajnie wyważony ten ładunek emocjonalny od niej bił. No mi się ten film po prostu podobał. Naprawdę nie będę ukrywać, że łezka pod koniec poleciała. No moim zdaniem on też jest dobrze napisany, jest tak rozpisany właśnie, żeby podbijać te emocje i jakby na mnie to też oddziałuje. Jakby ja się jakby rozumiem z tym stylem, rozumiem jakby z tym aktorstwem i jakby z tym przekazem, więc jakby mnie to jakby kupiło. Ja jestem zadowolony na każdym zasadzie froncie. Trochę mnie rzeczywiście jakby teraz jak powiedziałeś, wspomniałeś o tej przestrzeni, to rzeczywiście jakby tam aż tak tej klaustrofobii nie czuć, ale też się zastanawiam jakby czy aż tak miało być ją czuć w samej przestrzeni, znaczy w sensie to jest jakby też w dużej mierze też, które mam wrażenie, taki film o tym jakby, że te ograniczenia są w jakiś sposób jakby w nas samych, ale też jakby poza tym, że w nas samych przez to jakby jak wyglądamy, do jakiego stanu się doprowadziliśmy w jakiś sposób, ale jak bardzo jest w głowie, tak? W sensie jak bardzo to jest, jak bardzo to się dzieje jakby w mózgu, znaczy w głowie tego bohatera i jeszcze też w tym kontekście właśnie to, że się dzieje w głowie bohatera w jakiś sposób, to też ta końcówka sama jakby aż tak mi nie zgrzyta, w sensie też miałem takie zaskoczenie trochę, ale jakby mimo wszystko mi pasowało, bo tam jest taki element tego jakby, że to się dzieje jakby po części jakby w samej głowie. Ja się nie zgadzam, że to jest film o ograniczeniach w głowie bohatera. Okay. Bo te ograniczenia nie są w głowie bohatera. Mamy bohatera, którego widzimy w pierwszej scenie, w której, to nie jest spoiler, bohater się masturbuje i dostaje po prostu ataku serca bodajże. I wielokrotnie się to nie jest ograniczenie, które jest w jego głowie. To jakby moim zdaniem ograniczeniem, które ograniczeniem, jakby właśnie, nie, tu nie ma żadnych ograniczeń, które są w jego głowie. Jakby ja tu widzę, że ograniczenia są realne. W sensie poza tym, że ograniczenia cielesne, tam jest przy okazji jakby dodatkowa rzecz, która też jest jakby w jego głowie. Ja tego nie widzę. W sensie, ale ja jakby bardziej postrzegam, że nad tym, po pierwsze w fabule tego filmu wisi cały czas Memento Mori. To jest główna myśl, którą jest wiedziony bohater przez cały film do samego końca, którego właściwie motywuje do podejmowania jakichkolwiek działań, na przykład w kontakcie z córką. I on jest w stanie, jeśli chodzi o kontakt z córką, do tego poziomu dojść, żeby jej po prostu zapłacić za to, że będzie przychodziła. Ja mam problem w ogóle z jednoznaczną moralnością jakąś tego bohatera, albo może nie tyle z jednoznaczną, niejednoznaczną, tylko bardziej tym, jak bardzo mam poczucie kręcenia się w tej warstwie scenariuszowej, bo to jest film oczywiście mega manipulacyjny, bo to jest film Aronowskiego, a Aronowski nie umie inaczej niż po prostu kawa na ławę manipulować i jakby to jest historia, która jest mi bardzo bliska w kontekście na przykład losów głównego bohatera, no poza może posiadaniem dziecka. I ja nie czułam wzruszenia, ja czułam po prostu bardzo mocne wnerwienie tym, co się gdzieś dzieje na ekranie, tym, w jaki sposób ci bohaterowie są przedstawiani, a już on w pierwszej kolejności. Bo moim zdaniem autor scenariusza, Samuel D. Hunter, ma problem z przyznaniem, że ten bohater zrobił złe rzeczy w życiu. Że w sumie dlaczego to nie może być gdzieś historia o tym, że on faktycznie to dziecko zostawił, albo że nie utrzymywał kontaktu i też dlatego, że nie umiał. No po prostu, tak nie zawsze dzieje się po myśli i czasem, żeby być sobą, trzeba zrezygnować z czegoś innego, ale mimo wszystko to jest bardzo krzywdzące dla tego dziecka. I mamy utrzymywanie przez cały film, że że jakby on musi odkupić swoje grzechy. Pod sam koniec filmu jest odwrócenie całkowicie sytuacji. Przychodzi Samantha Morton w roli jego żony i okazuje się, że nie, że w sumie jego winy to żadnej tutaj nie ma, bo wszystko blokowała ona.
Ale mi się wydaje, że to jest jakby akurat wpisane w wątek tego właśnie, o którym, o tego momentu Mori, tego jakby czy w momencie jakby twojego poczucia, że ktoś umrze, czy nie powinieneś jakby dać mu tej łaski, żeby jakby zdjąć z niego tą winę, żeby jakby mógł, wiesz, mógł zejść ze świata. Ale to nie jest łaska winy, po prostu dowiadujemy się, że ona wszystko blokowała, że on nic złego nie zrobił poza zostawieniem ich. To jest mniej więcej tak przy... W sensie jest powiedziane, że o pieniądze odkładał jej na konto. Próbował się skontaktować, to ona mu blokowała kontakt. I właściwie to nie jest historia... Przez to ten pierwiastek biblijnej historii o odkupieniu, a oczywiście jako, że to jest znów film Aronowskiego, to jest historia na poły biblijna, na poły przypowieściowa. Zresztą to odwołanie do Moby Dicka też nie jest przypadkowe, też ma duże znamiona przypowieściowo-biblijne. I jakby ja do końca w pewnym momencie nie miałam już jakiejś takiej myśli w głowie, o czym to jest film, jakby jaki to jest cel, kim jest ten bohater, bo ja nie rozumiem, ani nie jest, nie mamy kwestia ograniczeń, no tak, no realne ograniczenie, realne zagrożenie zdrowia, mamy bohatera, który raz jest po prostu optymistą, jak cię nie mam po prostu. Wszystko widzi przez różowe okulary, z drugiej strony na czarno. Kiedy akurat ten film tego potrzebuje, to tak go wpiszę. I ja to rozumiem, tak działa umysł ludzki. Ale bo to jeszcze w dużej mierze też jakby o tej depresji jego tak naprawdę i to dlatego tak, jakby tak, tak to wygląda. To jest zrozumiałe, ale to z drugiej strony nie potrzebowałam tych scen, gdzie on wykłada, jak to po prostu... widzi świat przez różowe okulary do żony czy do córki. W sensie mnie to po prostu wybijało z rytmu. W kontekście, jak już mówimy też o tej stronie emocjonalnej, to no mnie się nie podoba do końca to, jak ten film traktuje otyłość. Głównie nie podobają mi się same też te sceny obiadania i graficzne ich przedstawienie. I to takie poczucie eksploatacji trochę na ekranie. Tak jeszcze mówiąc, ja miałam wrażenie tutaj. I to o tyle dotykało, że ja miałam przez cały czas wrażenie sterylności, może nie tyle sterylności, co syntetyczności tych wnętrz, nawet kiedy były brudne, to czułam pewną taką sztuczność tego brudu. I w momencie, w którym Fraser, i nie mam nic do tego, że on miał kostium i tak dalej, bo może to i lepiej tak niż Christian Bale, który by przybrał na wadze, a później mierzył się z bardzo poważnymi problemami zdrowotnymi, bo zaraz musiałby schudnąć do jakiejś roli i tak dalej. Bo no tak, to jest praca aktora, więc to jest zrozumiałe. Ale kiedy widzę tego Frasera, mam świadomość, że on jest w tym kostiumie i tej syntetyczności wnętrz i on siada i zaczyna się obiadać w tej kuchni, która też wygląda raczej jakby... Nie czułam kompletnie takiej jakiejś naturalności, nie czuję kompletnej jakiejś takiej naturalności w tym, to dla mnie to wszystko staje się taki po prostu teatrzyk, a że jakoś mówię jeszcze, Aronowski ma zdolność do tej takiej hiperbolizacji tą muzyką, w sumie, która nie jest napisana przez niego, więc może to Rob Simonsen ma zdolność. I ta muzyka oczywiście, jak się jej słucha, to okej, no kawał fajnej takiej roboty, nawet bym powiedziała, mówię, no wszystko się zgadza i tak dalej, ale w połączeniu z tymi wszystkimi elementami podciągniętymi do po prostu podbitymi do poziomu jak najwyższego, na czele też z tą ostatnią sceną, która jest ten, to jakoś nie za bardzo mi się to ten... A no i jeśli edukacja wygląda tak, jak ten film to przedstawia i w kontekście pisania na przykład esejów, to takie eseje się docenia i tak dalej, to nie dziwię się też, że w tym miejscu jesteśmy. Bo po prostu i mnie szczerze za każdym razem mnie to śmieszyło. Tam jest w ogóle jakiś taki dialog z jedną z dziewczyn studentek, która napisała coś tam o kardiochirurgii, że chyba chciałaby zostać kardiochirurgiem, a nie wiedziała, że coś takiego jak kardiochirurgia istnieje, albo chyba o kardiochirurgii, albo radiologii. Ogólnie jest to dość niedorzeczna, jest tam
pokazano w sumie coś tak niedorzecznego, jak nie wiedza o tym, kim jest kardiochirurg, czy tam ten. I uważam, że ten film jest bardzo dziecinny, co oczywiście można by postrzegać, że o, to jest konwencja dalej tej przypowieści, bo przecież to ma być proste. Ale z drugiej strony ten film komplikuje się na poziomie fabularnym i w kontekście historii jego, i w kontekście historii tego chłopaka z tej organizacji religijnej, więc tak, to też mu będę zarzucać po prostu, bo moim zdaniem... Jakby, że się nie może uwolnić od tej teatralności trochę w jeden sposób, o którym z tych wątków wyciągam. Ale to jest ta teatralność po prostu najbardziej przaśna, najbardziej kiczowata. I ona z jednej strony ten film chce być teatralny, a z drugiej strony dalej chce być tą wielką opowieścią o wartościach i moralności i chce opowiadać w takim stylu, jak Aronofsky jest do tego przyzwyczajony. Moim ulubionym filmem Aronofskiego jest Czarny Łabędź. Moim zdaniem ten film jest przesadzony. Wszystko tam pasuje. Natalie Portman gra za bardzo, nawet Mila Kunis na drugim planie gra za bardzo, Vincent Cassell gra za bardzo i to gdzieś działa. A tutaj mam wrażenie, że i forma też jest za bardzo. Jakby same jakieś takie zwidy głównej bohaterki też są za bardzo. A tutaj moim zdaniem po prostu działają z dwóch stron takiej siły, jakby to powiedzieć, totalnie sprzeczne i może nie wykluczające się, ale raczej sprzeczne, które trochę nie pozwalają mu się rozwinąć w żadnym, że tak powiem, zakresie, chociaż no, ja trochę przeczuwałam, że to będzie film nie dla mnie, bo mówię, nie lubię już Aronofskiego za bardzo, więc to jest coś, co raczej mi powinno gdzieś to sugerować, ale liczyłam, że mnie nie zdenerwuje. Liczyłam, że wyjdę chociaż, nie wiem, obojętna, a ja wyszłam wkurzona. No ale z drugiej strony to znaczy, że kino oddziałuje, tak? W sensie mimo, że są negatywne emocje. Ja to względem bardzo szczęścia też się czuję czasem wkurzona, ale to nie znaczy, że to jest jakby co nie, więc... Ja się po prostu jakby, odwołując do tego, co ty powiedziałaś, jakby się nie odnajduję w zasadzie w połowie rzeczy, o których ty mówisz. Znaczy nie, w sensie rozumiem. Jakby ja totalnie jakby kupuję, co tam się dzieje, ale też właśnie na zasadzie tego, że po prostu to aktorstwo mnie tam niesie i jakby to, co się dzieje emocjonalnie z samymi bohaterami, mnie też kupuje i jakby to mi trochę też pozwala jakby trochę przymknąć oczy na niektóre z tych rzeczy. Znaczy nawet chociażby na tą teatralność, która rzeczywiście trochę jest, na przykład to, że jestem bardzo nienaturalnie, że jeden bohater wychodzi, drugi wchodzi, to jakby nie przeszkadzało mi na przykład. Znaczy, to było tak dla mnie, że okej, w sensie jakby totalnie z tym płynąłem i jakby nie wydawało, dopiero post factum jakby się zorientowałem, że to jest zagranie stricte przełożone z desek teatru i jakby rzeczywiście w filmie wygląda dość dziwnie, że bohaterowie właśnie zamieniają się miejscami przechodząc przez drzwi cały czas, ale jakby, no nie wiem, w sensie wszystkie te elementy mi się jakby mimo wszystko jakby skleiły i jakby droga emocjonalna bohatera, nawet jeśli my jako widzowie nie do końca jakby wiemy, jaki jest jego problem formalnie, poza tym, że właśnie czuje się właśnie w depresji przez to, co się wydarzyło i jakby nie ma składania jakby czyja to jest wina, jakby jak do tego doszło, tylko jakby samo przeżywanie przez niego jest jakby tym, co mnie mimo wszystko kupuje, jakby to, że mimo całej tej sytuacji, jakby czy w takim razie, czy to jest wina jego czy żony, że nie ma kontaktu z córką, tylko właśnie próba odbudowania tego kontaktu. I jakby to jest to, co mnie to trochę tam rusza, w sensie samo to, że niezależnie od warunków, które były przed, jakby, że co próbujemy zrobić z tym teraz, tak? I to budowanie tej relacji w tym momencie. I trochę bez oceniania, czy robi to w słuszny, czy niesłuszny sposób. Po prostu jakby patrzy się na to, że próbuje to zrobić. Ja się zgadzam tutaj z Michałem, chociaż Julia, rozumiem też twoje uwagi, ale ja chyba mam podobne zdanie jak Michał, że po prostu... Ja generalnie mam tak z filmami, że często są takie elementy, które mi... No, przykrywają te pewne, że to się tak brzydko wyrażę, niedoróbki albo jakieś błędy. Tutaj aktorstwo też wpłynęło na mnie tak, że ja się całkowicie na tym skupiłem, co się z tymi bohaterami dzieje, zwłaszcza z bohaterem głównym i bohaterką pielęgniarki, bo ta relacja, w ogóle zbudowanie tej relacji bardzo mi się podobało i to, jak ona się toczyła. No i ten film mnie kupił. No. Nie jest może to coś, co będę, wiecie, wracać do tego jakoś bardzo, bardzo często, bo to chyba aż tak nie mam, ale na pewno ja ze swojej strony ten film polecam. Rozumiem, jeżeli komuś on nie przypadnie do gustu, ale ja się w nim odnalazłem, pomimo pewnych rzeczy, które faktycznie mogły mi się nie podobać, jak potem zacząłem o tym myśleć.
to całościowo to kupuję, to jest dla mnie ciekawa historia, ciekawie pokazana, ciekawie zagrana i cieszę się, że ludzie też ten film doceniają. Mam nadzieję, że Aronofsky jakoś wykorzysta sukces tego filmu, bo niewątpliwie jest to sukces, zwłaszcza na razie głównie na festiwalach, ale jest to sukces i mam nadzieję, że wróci do jakiejś formy, chociaż nie wiem, czy do końca w to wierzę, ale mam przynajmniej nadzieję. To ja się odwołam do tego, co powiedziałeś o tym wracaniu do filmów. Ja na przykład też nie mam wielkiego poczucia, że będę wracać do tego filmu, ale to akurat wynika z tego, że ja w ogóle do twórczości Aronofskiego jakoś nie wracam. To nie są takie filmy, które wywołują we mnie chęć rewatchu. W sensie to są podobno nie powinno To są się. Takie filmy, które jakby też tak silnie na mnie oddziałują emocjonalnie, że po prostu ja pamiętam, oglądam je raz i pamiętam, tak? Takie Rekwiem dla snu, które widziałem lata temu, wiem, że nie chcę do niego wracać, ale właśnie dlatego, że jakby przeżyłem te emocje raz, one są tak silne, że jakby chcę po prostu ich zostawić w tej formie. Tak jak można powiedzieć właśnie, że... Jest regularny problem, tak się tylko wtrącę. Jakby ja nie spotkałam osoby, która by rewatchowała Rekwiem i powiedziała, że to jest dobry film po rewatchu. Po właśnie takich wielu latach. A, no właśnie. I, że, i jakby regularnie gdzieś ludzie wspominają o tym, że woleliby tego filmu nie oglądać, bo mieli świetne wspomnienie bycia zaskoczonymi i to jest to, z czym ja się nie zgadzam, że Aronofsky może w ogóle do jakiejś formy wrócić, bo on nigdy w formie w gruncie rzeczy nie do końca był i w gruncie recenzje tego filmu one nie są jakoś niewiarygodnie pozytywne. Ten film bardzo dzieli. On tam ma nawet na... nie ma jakichś jednoznacznie pozytywnych reakcji. On dość ale wiesz co, bo mi się właśnie wydaje, że to jakby może to, co moim zdaniem co jest sukcesem w ogóle Aronofskiego jako reżysera, to właśnie, że on jakby bardzo polaryzuje, znaczy w sensie te filmy właśnie są takie reakcje, że jakby nie ma takiego trochę pomiędzy, znaczy w sensie jest właśnie albo w to idziesz w pełni, albo to odrzucasz i to jest jakby moim zdaniem też jakaś sztuka w tym, żeby jakby też jakby bardzo duży jest nacisk na to jak na odbiór widza, w sensie jest bardzo duży nacisk jakby jak ty jako osoba to odbierasz, w sensie jakby ten bardzo personalny podejście do tego. Oczywiście dużo filmów tak robi, ale mam wrażenie, że u Aronofskiego jest ta polaryzacja większa. Ja uważam, że to jest po prostu z każdym medium tak gdzieś to działa i jakby no, na tym polega trochę tworzenie filmu, no tak. A zdarzają się po prostu przypadki twórców, którzy są, no mamy taki film Shiset, który ni ziębi, ni grzeje właściwie, ani jak ci się podoba, ani jak nie, a mamy takie filmy, które, i to nie wynika tylko z tego, że Aronofsky jest, że to jest jego sukcesem czy porażką, ja w ogóle bym tego nie upatrywała w tą stronę, po prostu jest na tyle reżyserem operującym na bardzo wysokich środkach, że one za każdym razem będą że one za każdym razem będą jakby dzielić, bo jednym to będzie pasowało i powiedzą o to jest moje kino, bo bardzo uderza w emocje i tak dalej, i we wszystko i super, a drudzy powiedzą no nie, to jest w ogóle przesadzone i to jest pretensjonalne i w sumie to pokazuje pokazują zawsze te recenzje u Aronofskiego, które są standardowo się utrzymują raczej, że tak powiem, na pozytywnym poziomie od 40, 30 do 70, mam wrażenie, mniej więcej. Więc to jest takie... No tak, właśnie chodzi, że jakby sam fakt, że wykorzystuje takie środki, jakby które wie, co działa, jakby to chciałem jakby przekazać, że moim zdaniem właśnie to jednak jest jakaś taka... Że on wie, że to jest sukces, że to... nie, po prostu to... w taki, to jakby stwierdzam, dla mnie to jest fakt po prostu, że okej, tak jest, ale nie mam jakiejś takiej wizji na diagnozowanie tego jako jego twórczy sukces. Ciekawe. Tak szczerze mówiąc. Ciekawe, bo jakby, no właśnie, no nie wiem, ja właśnie po prostu mam to poczucie jakby tego, tej sprawczości reżysera, ale kończy nam się czas, więc możemy zakończyć. Tak, jasne. Wiadomo. Ale tak, bardzo fajnie. Jeszcze kiedyś pogadamy o Aronofskim, bo na pewno myślę, film zrobi. Tak. Tak, myślę, także idźcie, przekonajcie się, czy jesteście team Julia, czy jesteście team Michał i ja. Po prostu przekonajcie się. Film w styczniu czy w lutym będzie chyba w polskich kinach. W lutym. Więc spokojnie, jeszcze jest czas. Tymczasem w nadchodzący weekend premiera Avatara, na którego właśnie ucieka Michał na pokaz. Ja zobaczę dopiero po nowym roku, ale na pewno zobaczę i pewnie sobie o tym filmie opowiemy. Mam przynajmniej taką nadzieję. Więc kończymy. To był 180. odcinek podcastu Inna Kultura, który mam nadzieję będzie początkiem naszego powrotu. Do usłyszenia i tyle. Dzięki, do usłyszenia. Dzięki, do usłyszenia.